1 października, witam wszystkich. Nagram bardzo krótki film, ponieważ ostatnio mam problem z pełną pamięcią wszędzie i też nie bardzo mogę jak nagrywać porządne filmy, ale chociaż chciałam pokazać, jak pięknie teraz rozrosły się jazz i kubana wsadzone koło siebie. Co śmieszniejsze, róża okrywowa Yellow Fairy rosła tak wysoka, że sięga mi ponad pas. I właściwie na tą wysokość też kubany i jazzu. To jest kubana. Rozszyfrowałam, bo naklejka leżała tam na ziemi pod nią, więc to jest kubana. Na wysokości, do wielkości mojej ręki można tak porównać. Czy ona pachnie? Bardzo właściwie trudno wyczuwalny, delikatny zapach. I tutaj z tyłu z kolei bardziej pomarańczowe kwiaty to jest jazz. Ona wychodzi z innego pędu, już patrzę, żeby nie było pomyłki, na pewno. I to dres jest bardziej pomarańczowa, wysokości są podobne, to znaczy za duże, można powiedzieć jak rabatówki. Nie w pełni wyglądają jak róże okrywowe, no ale tak są zakwalifikowane, to są takie róże na granicy rabatówek i okrywówek. Tak wygląda. Tutaj jeszcze wpleciona jest już przekwitająca Garden Front. Już troszkę gorzej wygląda. A z tyłu jeszcze widzę, że ciągle ma kwiaty Oriental Lila. To jest Orienta. Inne rzeczy tutaj trochę zginęły, ale widzę, że całkiem sobie radzi ta Hortensia Vanilla Fresh druga. Róża Kronenburg. Przekwitłe już tam, opadają kwiaty tam z tyłu, można ją gdzieś tam dostrzec już tam głęboko, głęboko na tle czerwień ogników szkarłatnych, ale już patrzę, że tu jest jeszcze coś się czerwieni, być może to jest ta, tak, tu jest nawet ta naklejka Pomponelli, tu przeżyła, wsadzona w trochę beznadziejnym miejscu przeze mnie oczywiście Pomponella, które u mojej mamy świetnie kwitnie w tym roku, rewelacyjne zdjęcia i w ogóle no świetnie wygląda, cudownie, natomiast pomponella moja była wsadzona później, no i w idiotycznym miejscu tuż pod tutaj drzewkiem morwy, tam z tyłu a propos widzę nawet jeszcze jakąś rudbekię, ale trzeba powiedzieć, że ten rok jest świetny właśnie dla róż, bardzo długo kwitną i to kwitnienie kolejne jest jeszcze lepsze chyba niż to pierwsze. Tu też bardzo sprawdziły, widzę nasturcje w tym roku. Jakbym miała powiedzieć, co się w tym roku sprawdziło, oprócz oczywiście na przykład tych żelaźniaków, czyli pięciorników, które zawsze się sprawdzają. To właśnie bardzo w tym roku fajnie róże. Właśnie nasturcje z nasion. Tam z tyłu widać różową Happy Chappy. Tutaj kolejne kwitnienie tej róży, chyba trzecie już nawet, tej, która jest prawdopodobnie różą Peace. Przekwitnięta, która myślałam, że PiS, ale to jest Lion Rose. Trochę zasycha, widzę na krzaku. Nie czyści się sama, będę ją obserwować. No to są młodo wsadzone, popsikane jeszcze, dlatego takie liście nie za ciekawe. I też widzę, zaschnęło coś. To miała być z kolei ta druga PiS, ale pewnie deszcz tutaj ją zmoczył. No ale to jest nowiutka róża, to ona musi się tutaj jeszcze rozgościć. Także ta niby PiS, no zobaczymy, bo te kwiaty poprzednie były takie średnie. Czy coś tu z tego będzie? W tym roku gorzej kwitnie mi rozchodnik okazały, ale też został zagłuszony przez inne kwiaty. Świetnie kwitnie wsadzona w tym roku Poet's Wife, ta angielska róża Johna Poet. Jest dość niska jeszcze, pewnie jest młoda, ale pachnie obłędnie. No tutaj Happy Chappy. Lampion przekwit. Widzę, że na razie też się nie oczyścił sam. Tu róża rugoza. Z tyłu kolejne kwitnienie Dinky Rose, róży piżmowej. Strasznie ją lubię, takie wielkie kiścienie. I już mnie wołają, muszę lecieć. I ostatnie spojrzenie na Queen of Hearts. Już lecę.